Witam serdecznie w pytaniach i odpowiedziach. Pytania wymyśliliście wy i zadaliście je, wpisując je do otwartej ankiety na naszej grupie facebookowej Płatnicy Składekatora. Zapraszam do grupy, grupa darmowa, to tylko taka nazwa. Zapraszam także do followowania moich social mediów, zwłaszcza na Twitterze i na Instagramie. Mi bardzo, bardzo mocno zależy, bo tam, że się tak wyrażę, prestiżowo jest mieć więcej, a mam bardzo, bardzo mało, dość powiedzieć, że z 400 tysięcy ponad subskrybentów na YouTubie jest zaledwie kilka tysięcy tam, więc proszę was, jak możecie, to nawet załóżcie sobie konto na Instagramie, na Twitterze i mnie obserwujcie. Linki macie w opisie. Wy także głosowaliście na te pytania, żeby dać mi znać, które z nich są dla was najważniejsze. Także moi kochani, jedziemy. Pierwsze pytanie. Jaką partię polityczną mógłbyś poprzeć? Powiem wam szczerze, najważniejszą cechę, jaką musiałaby mieć partia polityczna, którą mógłbym poprzeć, byłoby to, żebym uwierzył, że ona dba wyłącznie o interesy polskie. Takie, znaczy inaczej, że interesy polskie są najważniejsze, bo ona może sobie dbać również o inne interesy, pod warunkiem, że te interesy są w zbieżności z interesem Polski. Coś takiego jak Donald Trump, który wprost powiedział: America first, Ameryka jest najważniejsza. Coś takiego jak mówią Izraelczycy. Partie w Izraelu mówią otwartym tekstem: Izrael jest najważniejszy. Gdyby była partia, której bym uwierzył, ale tak na 100% uwierzył, że dla niej najważniejsza jest Polska, sądzę, że mógłbym ją poprzeć, nawet gdyby poglądy, jakie głosi, nie w 100% zgadzały się z moimi poglądami. Oczywiście, podstawowe poglądy musiałyby się zgadzać, tak? Nie wyobrażam sobie, żebym mógł poprzeć na przykład partię, która w sposób jawny i oczywisty promuje komunizm. Albo partię, która jest w jawnej sprzeczności z wolnością obywatelską. Ale byłbym w stanie na przykład poprzeć partię, która, powiedzmy, spełnia moje podstawowe wymogi, że się tak wyrażę, poglądowe, światopoglądowe, ale nie wszystkie, pod warunkiem, że miałbym 100% pewność, że dla niej liczy się tylko i wyłącznie dobro Polski. Oraz jeszcze jedno bardzo, bardzo ważne. Ta partia musiałaby mnie przekonać, że ona jest poważna. Że jej naprawdę chodzi o to, żeby zdobyć władzę, a nie tylko sobie kandydować. To jest troszeczkę tak jak, wiecie, ja w latach 90. zaczynałem pracować w telewizji, w mediach, i wtedy mi mówiono, że są dwa rodzaje reżyserów. Jeden zarabia na filmie, czyli kręci film, sprzedaje ten film, na przykład zarabia na biletach w kinie, a drugi zarabia na produkcji filmu, czyli na przykład załatwia sobie różnych sponsorów, dotacje, przeróżne tego typu rzeczy i film potem jest krapem, ale on i tak jest do przodu, bo sam proces produkcyjny dał mu zarobić. No to ja bym... Ta partia musiałaby udowodnić, że, czy przekonać mnie, że jej naprawdę zależy na dojściu do władzy i zrealizowaniu tych swoich postulatów, a nie tylko na wiecznym dążeniu. Czyli musiałbym widzieć, że są tam ludzie, którym cholera zależy, a nie tylko, którzy dobrze gadają, ale poza tym, że dobrze gadają, to niewiele robią. Bo takich, co dobrze gadają, jest bardzo wielu. Żeby nie było wątpliwości, robić jest o wiele trudniej. Mi kiedyś ktoś podsunął pomysł: Krzysiek, może ty byś swoją partię polityczną założył. Jak zobaczyłem, ile tam jest pracy, to powiedziałem: nie, jestem za cienki w uszach, jestem za cienki bolek. Nie założę swojej partii politycznej, bo po prostu się na tym poślizgnę. A osobiście uważam, że robienie takich komitetów wyborczych czy partii politycznych, które z góry wiadomo, że nie przekroczą 5% progu wyborczego, szkodzi Polsce.
przy założeniu, że to są komitety patriotyczne. Jeśli na przykład byłoby takie rozdrobnienie wśród komitetów, które szkodzą Polsce, no to paradoksalnie szkodzenie tym, którzy szkodzą Polsce sprzyja. No ale ja zakładam, że jak ja bym zakładał partię, to moja partia miałaby Polsce służyć. Więc by ściągała elektorat ludzi, którzy chcą dla dobra Polski. No i w tym wypadku, gdybym ja wiedział, że nie przekroczę 5% progu, no to bym ten elektorat zmarnował. Tak w cudzysłowie. I właśnie dlatego się nie zdecydowałem. Także to nie jest tak, że ja uważam, że same mówię, że to jest proste. Nie, to nie jest proste. To jest bardzo trudne. Przy czym... No ja na przykład się nie zdecydowałem, bo wiem, że dla mnie jest za trudne, tak? Więc taka partia musiałaby mi udowodnić, że dla niej to nie jest za trudne. Rozumiecie, o co chodzi? To jest trochę tak, jak powiedziałbym na przykład, nie wiem, z kolesiem, który ma mi remontować mieszkanie. Remont mieszkania może być bardzo trudny, więc ja się za niego nie biorę. Ale na przykład wymiana rur może być trudna, ja nie umiem. Ale ten człowiek, który by mi te... Ale zatrudnię tylko człowieka, który będzie umiał to zrobić. Tak samo z partią. Musi być wiarygodna. Ci ludzie muszą ciężko pracować, żebym ja widział właśnie, że to nie jest tylko gadanie po to, żeby zrobić kasę na kandydowaniu. Tylko żeby to było na zasadzie takiej, że... Ciężko pracują, mają pomysły, mają strategię, mają szansę. Po prostu mają szansę i mają wolę zwycięstwa, ale przede wszystkim wolę ciężkiej pracy, bo kochani moi, na przykład bardzo wiele ludzi mówi, że PiS wygrywa tym, że rozdaje 500+. To jest w dużej części prawda. Ale kochani, PiS wygrywa również dlatego, że ci ich działacze ciężko zapierdzielają. Kochani, tam nie ma zmiłuj, tam nie ma przebacz. Kandydatów PiS-u widać wszędzie. Kandydatów Platformy Obywatelskiej, czy tamtej już Koalicji Obywatelskiej, której, żeby nie było wątpliwości, nie mógłbym poprzeć. No już tak nie widać, nie? Rozumiecie, o co chodzi? Potem ta Koalicja Obywatelska krzyczy, a PiS tylko 500+. 500+ również. Ale także ciężką pracą. Tym na przykład, że sobie porobili struktury, których Koalicji Obywatelskiej się po prostu nie chciało zrobić. I ktoś powie, a PiS ma gigantyczne pieniądze. Kochani moi, większość partii politycznych ma gigantyczne pieniądze. Platforma Obywatelska ma też gigantyczne pieniądze. SLD też ma pieniądze. Kochani moi, gdyby partia Korwin przekształciła się w Konfederację, a nie... założyła Konfederację od nowa, też by miała pieniądze, bo partia Korwin wzięła 11 milionów złotych dotacji z budżetu. To jest ich decyzja, że założyli nową partię, a nie przekształcili, a nie zmienili nazwy. Wtedy mogliby z tych 11 milionów skorzystać. Także warunki są równe dla wszystkich, moi kochani. I oczywiście, ja tam mam gdzieś swoje serduszko i ono bije, powiedzmy, bliżej jakiejś tam strony, tak? Natomiast jakbym miał rozważać, jaką partię mógłbym poprzeć, to przede wszystkim dobro Polski. Po drugie, przynajmniej duża część moich przekonań musi się z nimi zgadzać. Ale po trzecie, oni muszą ciężko pracować, ciężko zapierdalać. Wiecie, jaka byłaby idealna partia, którą ja mógłbym poprzeć? Ciężko zapierdziela jak PiS. Poglądy ma... Nie wiem, jak to określić. Antykorporacjonistyczne, nastawione na człowieka i wolny rynek. Przy czym musiałby sobie zdawać sprawę, że ta partia, że wolny rynek w Polsce to trzeba zbudować, bo on już nie istnieje. Te poglądy wolnorynkowe nie mogłyby być skrajne, ponieważ skrajny wolnorynkowizm moim zdaniem by spowodował bardzo duże niepokoje społeczne i
nigdy nie ma wystarczająco dużo skrajnych wolnorynkowców w społeczeństwie, żeby taka partia mogła wybory wygrać. Więc wolny rynek, ale z ludzką twarzą, że się tak wyrażę. No i przede wszystkim te prawdziwe wolności. To byłaby partia, którą mógłbym poprzeć. Co sądzisz o poglądach Janusza Korwin-Mikkego? Sądzę, że duża część poglądów pana Janusza Korwin-Mikkego jest bardzo spoko. Ale nie wszystkie. Niektóre są chore. Wydaje mi się, że problem pana Janusza Korwin-Mikkego polega w tym, że te chore są bardzo uwypuklane, a te, które są całkiem spoko, nie. Ale nie przez pana Janusza, tylko przez media. Tak mi się wydaje. Bo generalnie wolny rynek i tak dalej, to są słuszne poglądy, moi kochani. Może w pewnych momentach troszeczkę za daleko, ale to są słuszne poglądy. Tak mi się wydaje. I tylko proszę, nie każcie mi wchodzić za bardzo w konkret, bo ja wiem, że teraz powinienem się wytłumaczyć i powinienem powiedzieć, które poglądy Janusza Korwin-Mikkego mi się nie podobają. Ale szczerze mówiąc, nie mam siły, wiecie? I tylko proszę, żeby to nikt nie wziął za przytyk do Janusza Korwin-Mikkego, jego partii i tak dalej, bo to nie jest przytyk, ale i ostatnio mam wrażenie, że jest tak gigantyczna polaryzacja elektoratu, że coraz więcej wyborców poszczególnych partii politycznych się tak bardzo radykalizuje, że te partie zaczynają przypominać sekty. I takich partii, które mają bardzo duży odsetek sekciarstwa wśród wyborców, jest duży. I ten odsetek coraz bardziej rośnie. Powiem szczerze, nie mam siły na polemikę. Po prostu nie mam siły. A widzę, że do niektórych ludzi żadne argumenty nie docierają. I to jest rozmawianie tak jak z fanatykiem religijnym. Że cokolwiek powiesz, to on i tak to odrzuci. I to już jest wręcz dyskutowanie z faktami. Na przykład to, co powiedziałem jakiś czas temu. Partia Korwin wzięła 11 milionów subwencji. Wzięła. To było zgodne z prawem. Miała prawo to wziąć. Nie krytykuję za to, że wzięła. Chociaż było to dziwne, że w kampanii wyborczej mówiła coś o krytykowała te subwencje, a potem je wzięła. Ale okej, wzięła. Potem zablokowali im końcówkę subwencji, czyli konwencji za 2019 lat. Więc nie wzięli coś koło 16 milionów, tylko wzięli coś koło 11 milionów. Ale wzięli. I jakiś człowiek napisał to na Facebooku, podpierając się sprawozdaniami finansowymi partii politycznej Korwin, które są oficjalnie dostępne bodajże na stronie PKW, czyli Państwowej Komisji Wyborczej. Został zmieszany z błotem, zarzucano mu bycie, nawet nie będę tego powtarzał, ale wyzywano człowieka niesamowicie, pytano go oczywiście, kto mu płaci, kto go przysłał, czyim interesom służy i oczywiście wyzywano go od bardzo okropnych rzeczy, nie za poglądy, które wygłosił, tylko za przytoczony fakt. To jest klasyka, klasyka tego, jak to się nazywa, dysonansu poznawczego. Dysonans poznawczy jest wtedy, gdy człowiek ma jakiś obraz świata i dowiaduje się o czymś, co do tego obrazu świata nie pasuje. Na przykład, ktoś ma obraz świata, księża są święci. I człowiek, który ma obraz świata, księża są święci, dowiaduje się, proboszcz krzywdził dzieci. I teraz ten człowiek może albo zredukować dysonans poznawczy pozytywnie, albo negatywnie. Natomiast zwykle redukuje go w ten sposób, że odrzuca fakty. Jest fakt, który nie pasuje do jego obrazu świata, bo by go zburzył, to go odrzuca i reaguje agresją. I ja widzę, że cała masa różnych ludzi z różnych partii politycznych tak działa. I to jest naprawdę przerażające. Kochani moi, tak jest w PiS-ie, tak jest w Platformie. To zabrzmi strasznie, ale w tej chwili jedna z najmniej sfanatyzowanych grup wyborców to są chyba wyborcy lewicy. Przy czym oni też są niesamowicie sfanatyzowani. Niesamowicie.
ale mam wrażenie, że najmniej. Znaczy, ich poziom fanatyzmu jest gigantyczny, ale inne są i tak gigantyczniejsze. I naprawdę, w tym wypadku komentowanie tego i odnoszenie się, co jest coraz trudniejsze. Wiecie, ja na przykład ostatnio wrzuciłem na Facebooka... wrzućcie sobie na Facebooka, na mojego Twittera, tam parę screenów, jakie, że się tak wyrażę, dostałem od jakiegoś człowieka, który miał do mnie pretensje, że za mało czasu poświęcam jakiemuś komitetowi wyborczemu, który bez urazy, ale nie jestem pewny, czy w ogóle istnieje w jakichkolwiek rankingach. To ujmę to w ten sposób, jak nawet nie chodzi o to, że oni list nie chyba nie zarejestrowali, tylko że tam jest, wiecie, coś w rodzaju 1 promil poparcia, może nawet nie. Nie, 1 promil to jest 0,1%. Nie ma nawet promila poparcia. Ale to jest jedyny, najlepszy, najsłuszniejszy i ty go zamilczasz. Żeby było śmieszniej, ten człowiek mi zarzucał, że za bardzo promuje Konfederację, bo... A ja nie promuję żadnej partii. Ja staram się być uczciwy, staram się być obiektywny. Gdzieś mam swoje poglądy, gdzieś mam swoje sympatie i antypatie. Widzę bardzo dużo polityki od kuchni, znam bardzo wielu polityków, widziałem, jak się robi politykę. Przez to mój generalny stosunek do polityków generalnie jest negatywny. Generalnie uważam, że politycy to w dużej części są kłamliwe szuje. Oczywiście z wyjątkami. Są porządni politycy, ale nie ma ich tak znowu dużo. I to naprawdę też jest straszne, jak się okazuje, że na przykład polityk, który w telewizji mówi, że on jest super, że on jest za, na przykład za równością, za tolerancją, za miłością. Potem się okazuje, że jest na przykład tyranem, który się wydziera na swoich sztabowców i potrafi zrobić półgodzinne wyżywanie się psychiczne za to, że ktoś na przykład przyniósł do sztabu produkt spożywczy, którego on nie akceptuje, bo on na przykład takiego produktu nie jada. To w tym momencie o cholera. No hipokryzja, nie? Hipokryzja level hard, level mat, bym powiedział. I takie akcje są w różne strony. Także kochani, zostawmy ten temat. Jak będzie się zmieniała twoim zdaniem Polska przez najbliższe 10 lat? Kochani, znowu nie chcę oberwać, więc podkreślę. Bo ludzie lubią przyczepiać się do tych, którzy mówią rzeczy, których tamci nie chcą usłyszeć. To nie jest to, że ja chcę, żeby Polska tak wyglądała za 10 lat, jak za chwilę powiem, tylko obawiam się, że niestety może tak wyglądać. Kochani moi, jeżeli nic się nie zmieni, a wszystko na to wskazuje, że nic się nie zmieni, to za 10 lat Polska będzie w czarnej D. I będzie w czarnej D zarówno od strony gospodarczej, jak i od strony demograficznej i od strony kulturowej. Kochani moi, i teraz znowu na pewno się przyczepią do mnie wyznawcy PiS-u. Trudno. PiS jedzie po kredycie. Ale tak na maksa po kredycie PiS jedzie. Ten zrównoważony budżet na 2020 rok już wiadomo, że jest lipa. On był powiedzmy niemożliwy do realizacji już w momencie, w którym o nim zaczęto mówić. A od tamtego czasu się okazało, że tam są zaliczone na przykład pieniądze, ta reszta pieniędzy, którą nam rąbnięto z OFE, tam jest zaliczona. Podatek od tego szczególny. To jest kilkadziesiąt miliardów złotych. To się raz i już się więcej nie powtórzy. Do tego już teraz się okazało, że doobiecywali całą masę różnego socjalu, czyli trzeba będzie za to zapłacić, i się wycofali z niektórych podatków, więc na przykład z podatku cyfrowego, więc będzie mniej kasy. Czyli ten zrównoważony budżet PiS-u będzie, mniej będzie pieniędzy niż tam zapisano, a będą wyższe wydatki, więc on nie ma bata, on się rozjedzie. Do tego jeszcze już nigdy więcej nie będzie możliwości skasowania OFE,
Więc już nigdy więcej nie będzie takiej sytuacji, że będzie gdzie komu zajumać nasze pieniądze, nie? Także PiS jedzie po bandzie, po kredycie. Te kredyty trzeba wszędzie wcześniej spłacać. Kochani, niedawno opublikowałem vloga pod tytułem... że kolejne państwo bankrutuje i że robiło to, co Polska. Tak, to jest prawda. Kolejne państwo na świecie bankrutuje i robiło dokładnie to, co Polska. Dokładnie. Także nas czeka za 10 lat, to już nas może zaczynać powoli czekać zapaść finansowa. Jeżeli nic się nie zmieni, a nie wydaje mi się, żeby cokolwiek mogło się zmienić, za 10 lat zacznie być poważny problem z tego powodu, że nie ma dzieci. Teraz nie ma dzieci, więc za 10 lat nie będzie nastolatków. Ale teraz nie ma nastolatków, więc za 10 lat już nie będzie ludzi do pracy. Tak bardzo. Kochani, to bardzo było widać przy okazji tej reformy oświaty. Ten podwójny rocznik w szkolnictwie miał tyle dzieci, co za moich czasów pojedynczy rocznik. Co to znaczy? To znaczy, że dzieci, że Polaków, którzy w tej chwili chodzą do szkoły, jest o połowę mniej niż Polaków koło 40. I potem ci Polacy, jak zrobią się dorośli, też prawdopodobnie wydadzą bardzo mało potomstwa i Polska się będzie kurczyć. Polska się będzie zwijać. I partie polityczne poszczególne tylko gadają i nic realnego dla zwiększenia demografii nie robią. Więc będzie poważny problem demograficzny. Bardzo poważny. No i na końcu będzie gigantyczny problem kulturowy, dlatego że po prostu dla dobra korporacji, które działają na terenie Polski, PiS, a wszystko na to wskazuje, że PiS dalej będzie rządził, będzie ściągał ludzi obcych nam kulturowo i oni będą powoli narzucać nam naszą kulturę. Tak niestety za 10 lat będzie wyglądać Polska, jeśli nic się nie zmieni, a nic nie wskazuje na to, że miałaby się zmienić. W co inwestujesz, żeby zabezpieczyć się przed kryzysem? Kochani moi, odsyłam was do vloga, jak się zabezpieczyć przed kryzysem. Tam są już dwa odcinki, za chwilkę będą dwa kolejne, czyli konkretne porady, co zrobić, jak się przygotować na kryzys. Tam to będzie bardzo dokładnie omówione. Nie chcę się dublować, już mam to zrobione, muszę tylko zmontować. Zrobisz wywiad z Miriam, co sądzisz o tej sprawie z pobiciem jej? Kochani moi, ten wywiad już nagrałem. Bardzo mocny jest ten wywiad. Właśnie walczę z YouTube'em, żeby pozwolił mi go odpalić, bo YouTube jak najwyraźniej mu się to nie podoba. Także tak, już zrobiłem. Postaram wam się go jak najszybciej puścić. Jest to, Miriam tam powiedziała bardzo dużo rzeczy, których nie mówiła nikomu innemu, więc bardzo serdecznie zapraszam. Swoją drogą to pokazuje podejście. Wiecie, jak za przeproszeniem załatwiłem sobie wywiad z Miriam? Odebrałem telefon. Zadzwoniła do mnie Miriam i mówi tak: Krzysiek, sorry, że się nie widzieliśmy tak długo, że nam się trochę kontakt urwał. Jak się spotkamy, o ile się zechcesz spotkać, to ci powiem dlaczego. Słuchaj, czy mógłbyś zrobić ze mną wywiad, bo mi zależy, żebyś to ty zrobił, bo chcę powiedzieć takie rzeczy, które mogę tylko tobie zaufać. Takie ma dziewczyna podejście. A ja zawsze staram się, jeśli mnie to nie szkodzi, to staram się ludziom dobrym pomagać, a ja uważam, że Miriam to jest dobra kobieta. Tyle. I bardzo mi przykro, co ja o tym sądzę. No kurde, co ja mogę sądzić o tym, że krzywdzono mi koleżankę? Uważam, że nikogo nie można krzywdzić, a dobrych ludzi tym bardziej. Straszna krzywda ją spotkała. Powiem wam tak. Myśmy się z Miriam nie widzieli tak z rok. To była inna kobieta niż ta, którą znałem. Była osoba taka pogodna, sympatyczna, pełna życia, szczęśliwa. A tu był wrak człowieka. Psychicznie. I osoba z... Nazwijmy to w ten sposób, z uszczerbkiem na zdrowiu. Nie będę wchodził w prywatność Miriam, nie będę mówił szczegółów. Ale mam nadzieję, że ten człowiek, który jej to zrobił, z pierdla nie wyjdzie. Tyle. A reszta w wywiadzie. Gdyby partia, której poglądy są identyczne do twoich, miała większość w Sejmie i dążyła do obalenia demokracji, to poparłbyś ją w tym?
partia, która próbowałaby doprowadzić do obalenia demokracji, nie mogłaby mieć poglądów w 100% zgodnych ze mną, ponieważ ja uważam, że demokracja jest to fatalny ustrój, ale jeszcze nikt nie wymyślił lepszego. Tyle. Przy czym ja osobiście uważam, że demokracja powinna ewoluować, bo my w tej chwili na przykład uważam, że nie mamy demokracji, mamy iluzję demokracji, o czym mówiłem już we vlogu kilka miesięcy temu. Niedawno chyba ktoś inny podpierdzielił mi temat na tego vloga, to tam zwróćcie uwagę, że mój był pierwszy, bo ten człowiek podobno często lubi się też denerwować, że ktoś jemu podpierdziela tematy. Ja nie mam żadnego problemu, że ktoś nagra na ten sam temat jak ja. Nawet się bardzo cieszę, że kogoś zainspirowałem. Także się bardzo, bardzo cieszę, że ktoś nagrał na ten sam temat co ja. Natomiast, żeby tak nie było, że on się zaraz zacznie skarżyć, że było inaczej. No bo on podobno takie problemy ma. Nie wiem, nie oglądałem. Natomiast tylko ludzie mi podsyłają. Ja się staram nie oglądać filmików innych twórców, żeby się właśnie nie inspirować, żeby moje było oryginalne. Co jest dalej? Czemu nie chcesz, by twoja hipotetyczna córka czytała Harry'ego Pottera? Bo hipotetycznie jeszcze nie umie czytać. Dlaczego nie założysz swojej partii? Kochani, mi się wydaje, że ja już na to pytanie odpowiedziałem. Nie założę swojej partii, bo jestem za cienki w uszach. To jest najważniejsze. Nie czuję się w tym momencie na siłach, żeby założyć partię, która mogłaby realnie wygrać wybory. I nie dlatego, że jestem za mało medialny, bo gdyby każdy z moich subskrybentów, a znakomita większość moich subskrybentów jest pełnoletnia, poszedł głosować z dowolną jedną osobą, czyli namówił dowolną jedną osobę, to ta partia, którą bym założył, już by przekroczyła próg wyborczy. Więc jest to całkiem realne. Oczywiście musiałbym wykonać pracę, która wydaje mi się, że byłbym w stanie ją wykonać, żeby przekonać was, że warto zagłosować na moją partię i warto kogoś namówić, a także dać wam argumenty, żebyście dali radę kogoś namówić. Także jestem przekonany, że z głosami nie byłoby problemu. A potem jak przekroczysz próg wyborczy, no to ciężka praca, co wybory trochę wyższy wynik i w końcu się dochodzi do czegoś. Powiedzmy, że przede mną jeszcze parę lat życia zostało, może nie dużo, ale powiedzmy jeszcze miałbym szansę. Wiecie, tylko polska ordynacja i to byłbym w stanie zrobić. Czego nie byłbym w stanie zrobić? To zbudować organizacji. Bo żeby zbudować, założenie partii politycznej na czym polega? Na znalezieniu bodajże 42 ludzi, którzy założą 42 związki, co najmniej 42 jakby oddziały takiej partii, odpowiadające komitetom wyborczym. Co najmniej. W praktyce powinno być ich więcej. A ci ludzie znajdą kilku ludzi, którzy będą budowali struktury niżej i tak niżej. W praktyce dobra partia polityczna, która ma szansę w wyborach, to jest jakieś 5000 ludzi. I tych ludzi trzeba, za przeproszeniem, ogarnąć. Trzeba ich pilnować, żeby pracowali, nie mając nad nimi faktycznej władzy. Bo co najwyżej można ich wywalić. Ale wtedy robią się problemy, prawda? Bo oni zabierają ze sobą część ludzi, zaczynają na ciebie krzyczeć, najeżdżać. Problemy, więc trzeba znaleźć bardzo dużo ludzi, którzy chcieliby ciężko pracować, takich prawie nie ma, i nie wpuścić do struktury ludzi, którzy chcieliby się poobijać na dobrze płatnych państwowych posadkach, jak już wygramy te wybory. A takich jest większość. Ja się w tym momencie nie czuję na siłach, żeby zbudować organizację. I teraz, żeby nie było, to nie jest to, że ja promuję Pawła Kukiza. Wręcz przeciwnie.
bo ci, którzy oglądają moje vlogi, nie są chorymi fanatykami, to wiedzą, że ja pana Pawła Kukiza wielokrotnie krytykowałem. Różnica jest taka, że po największej krytyce Pawła Kukiza, jaką zrobiłem publicznie, on do mnie zadzwonił i spytał, czy zrobię z nim wywiad. Na zasadzie inny poseł zadzwonił, nieważne. Zadzwonił, a potem podał Pawła Kukiza do telefonu, więc ostatecznie na ten wywiad umawiałem się z Pawłem Kukizem. Ale telefon wykręcił inny poseł, bo wiedział, że ja nie odbieram z nieznanych mi numerów, a akurat jego miałem wpisane. Nieważne, to jest technikalia. Czyli facet, i za to go na przykład szanuję, usłyszał konstruktywną krytykę na twarz i poprosił, czy mogę zrobić z nim wywiad, bo uznał, że ten, kto robi konstruktywną krytykę, ten mu dobrze życzy. A większość polityków, jak usłyszy konstruktywną krytykę, dostaje pierdolca. I większość fanatyków tych polityków dostaje jeszcze większego niż ci politycy. Także teraz jakby wracając. Nie chciałbym popełnić błędu pana Pawła Kukiza. Paweł Kukiz niestety, i to pokazała sytuacja formacji Kukiz 15, wziął na listę całą masę ludzi, którym się pracować nie chciało, a dla których się stanowiska liczyły i kasa się liczyła. I dlatego mu się to rozpadło. Bo to, że ci ludzie, którzy od niego odeszli, zaczęli mówić o jakichś dużych farmazonach, o jakichś tam wielkich rzeczach, no to jest jedno. No przecież nie powiedzą ci, idę po kasę, albo idę, bo uważam, że z tamtej listy łatwiej zostanę posłem, albo idę, bo mi obiecali ministerialne stanowisko, albo idę do partii, która ma pieniądze z subwencji. No przecież żaden tego nie powie, tak? Natomiast dla mnie osobiście, jak ktoś na przykład jednego dnia mówi, że ustawa 447 w Stanach Zjednoczonych jest zła i trzeba się przed nią zabezpieczyć, i sam pisze ustawę zabezpieczającą Polskę przed roszczeniami z tytułu 447, a za kilkanaście dni wstępuje do PiSu i mówi coś zupełnie odwrotnego, to ja nie mam pytań. To ja nie mam pytań, a mniej ostentacyjnie, ale takich ludzi w Kukiz 15 była masa. Ja nikogo nie obrażam w tym momencie, kurczę, no ludzie tacy są. Ludzie chcą zrobić karierę, ludzie chcą pieniędzy, ludzie chcą dobrobytu, ludzie nie chcą pracować. Taka jest natura ludzka. Ja nikogo za to nie obrażam ani nie potępiam, chociaż jak dla mnie człowiek, który jest w stanie o 180 stopni zmienić narrację tylko dlatego, że zmienił formację polityczną. Ja pierdzielę. Naprawdę przekonamy się 13, czy ktokolwiek na faceta zagłosuje, ale nieważne, nie o to chodzi. Ja mam do siebie pretensje, że ja jestem za głupi, ja nie umiem. Jestem przekonany, że władowałoby mi się do organizacji cała masa takich ludzi. Ja mam nawet jakiś pomysł, jak spróbować, co zrobić, żeby ograniczyć to i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale nie czuję się na siłach i dlatego nie założę swojej partii politycznej. Dla mnie najlepsza opcja byłaby współpraca z kimś, kto ma drugą połowę tego, co ja. Ja mam pewną medialność, ja mam pewną docieralność. A ktoś, kto by umiał poprowadzić organizację i struktury, i wtedy można by było spróbować. Natomiast ja sam sobie nie poradzę i dlatego nie założę partii. Przy czym, co jest bardzo ważne, dlaczego na przykład duża część tych komitetów wyborczych teraz co popowstawała, nie ma żadnych szans? A bo to jest w ogóle ciekawostka. Czy wy wiecie, że komitetów wyborczych było zarejestrowanych kilkadziesiąt? Zobaczcie, ogólnopolskie listy w sumie zarejestrowało 5 bodajże. 5, tak? A z kilkudziesięciu. To pokazuje po prostu, że... i zobaczcie, kto zarejestrował. Zarejestrowały same komitety reprezentowane przez partie polityczne, które miały długi staż. Bo nawet Konfederacja, ona tam powstała bardzo niedawno. Ale Konfederacja to w praktyce są narodowcy, którzy są od bardzo dawna, i korwiniści, którzy są od bardzo dawna. To jest taki zlepek, plus tam jeszcze pan Brown i kilku innych, nie? Także, a ci wszyscy, którzy pozakładali realnie formację niedawno,
nikt im nie daje nawet procenta szans, co najwyżej zarejestrowali kilka komitetów. I nie dlatego, że są głupi, oni są pewnie mądrzejsi ode mnie. Nie dlatego, że są mniej medialni ode mnie. Sądzę, że co najmniej jeden z ludzi, którzy zakładał takie komitety, jest bardziej medialny ode mnie. Ale żeby móc wykorzystać tę medialność, to najpierw potrzebna jest ciężka praca, więc taką partię polityczną to trzeba by zakładać, jeśli miałoby być pod wybory w 2024, to trzeba by ją założyć co najmniej w 2021, 2022 i na to potrzebne byłyby duże pieniądze. Takie naprawdę duże, bo trzeba by to zakładać od nowa, no bo nie będzie pieniędzy z dotacji i tak dalej, prawda? To swoją drogą jest nieuczciwe, że jedne partie mają dofinansowania i przez to no tak wycinają w pień konkurencję, ale nieważne, lecimy dalej. Także to taka trochę samokrytyka, nie? Po prostu jestem za słaby, żeby to zrobić. I teraz pewnie już mam pełno komentarzy, a Ziutek taki to by zrobił, a ja bym sobie dał radę. Kochani moi, skuteczni od Leroya nie dali sobie rady. Max Kolonko nie dał sobie rady. Nie pamiętam, jak się nazywał ten pan, co z Kają Godek zakładał komitet wyborczy. Nie dał sobie rady. To są wszystko starzy polityczni wyjadacze. Przynajmniej w stosunku do mnie, tak? Ja nigdy posłem nie byłem, Leroy był 4 lata. Nie dali sobie rady. I to nie jest tak, że ich krytykuję, że oni są jacyś... Nie, to jest po prostu bardzo, bardzo ciężkie, kochani moi. Co było powodem, że to kolor zielony został wybrany do spiskowych teorii? Kochani moi, to jest bardzo dobre pytanie, bo za tym się kryje bardzo ciekawa historia. Słuchajcie, umówmy się tak, tylko mi przypomnijcie. Jak się wyprowadzę, a już niedługo będę się przeprowadzał, na szczęście mam nadzieję nareszcie, to mi przypomnijcie, to wam pokażę, jak mieszkałem, pokażę wam generator zielonej poświaty, pokażę wam, dlaczego on został odpalony. Tam muszę po prostu wam parę rzeczy w swoim mieszkaniu popokazywać. Za tym jest dość ciekawa historia. I to jest taka historia na zasadzie ucz się sobie radzić, ucz się pracować z tym, co masz, a nie narzekaj na świat. Jakbyś miał luźne, dla przykładu 100 tysięcy złotych, wymieniłbyś je na inne waluty, zainwestował w co, czy trzymał w PLN na zakupy na czas kryzysu? To jest również pytanie, na które znajdziesz odpowiedź w tym czterofilmikowcu Idzie kryzys, jak się przygotować na kryzys. Czy wierzysz w życie po śmierci? Tak. Skąd wiedziałeś 3 tygodnie temu, że należy pozbyć się złota? Te pytania do tego Q&A były zadawane 15 września i rzeczywiście niedługo po tym, jak ja powiedziałem, że złoto może zacząć spadać, może być korekta. Rzeczywiście ta korekta na złocie była. Kochani moi, jakby to ładnie powiedzieć, bo wszystkie, znaczy, nie, to jest bardzo ciężko wytłumaczyć, poza tym słuchajcie, tak jak prestidigitator wam, czy tam sztukmistrz wam nie pokaże swoich sztuczek, znaczy nie ujawni wam, jak robisz takie swoje sztuczki, tak samo no ja też, sorry, ale nie powiem wam, skąd pewne rzeczy wiem, tak? Powiedzmy, że to jest oczywiste, jak coś idzie w górę, to później spada. Powiem tylko tyle, tak bardzo, bardzo szybko. Była bardzo duża kampania medialna, mająca na celu nakłonić ludzi na zakup złota, co zwykle oznacza, że trzeba sprzedawać. Przy czym zwróćcie uwagę, że w tej chwili ta kampania medialna ucichła, więc prawdopodobnie złoto niedługo będzie szło w górę. Co uważasz na temat poglądu, że sytuacja z obecnym stanem inflacji jest pozytywna, to znaczy ma wartość oczekiwaną i jest pod kontrolą? Link w komentarzu i rzeczywiście tam jest link. Kochani moi, nie powiem wam, jaki to jest link. Jak ktoś sobie chce, to niech sobie wejdzie na naszą grupę facebookową, ponieważ zamierzam się wyrazić dość dosadnie. Uważam, że człowiek, który to pisał, jest dyletantem ekonomicznym i powinien rysować komiksy, a nie zajmować się poważnymi rzeczami. Kochani moi, cel inflacyjny ustalony przez
przez Krajową Radę, to jest na poziomie 2%. Inflacja 3% to jest 50% powyżej oczekiwań inflacyjnych. Czyli jest 50% wyższa inflacja niż taka, którą ekonomiści zakładają, że jest dobra. Ona nie jest pod kontrolą, bo cały czas rośnie i to rośnie gwałtownie. Na początku wakacji było coś w rodzaju 0,7 punktu procentowego inflacji. Znaczy 0,7% inflacji. W tej chwili rzeczywiście jest coś koło 3. I leci cały czas bardzo, bardzo w górę, także jest gucio, a nie pod kontrolą. A jeszcze są coraz większe przepływy socjalne, które jeszcze bardziej tą inflację będą stymulować. Także, kochani moi, inflacja jest za wysoka, a będzie jeszcze wyższa. Pogląd, że jest pod kontrolą i że jest ok, jest po prostu poglądem dyletanta ekonomicznego. Czy według ciebie PiS ma szansę na 3 kadencje i kto ewentualnie mógłby zająć ich miejsce? Jak się nic nie zmieni, to ma szansę nie tylko na 3 kadencje, ale i na 4. W tej chwili nie ma formacji, która realnie może im zagrozić. Zwłaszcza, że oni coraz bardziej trzymają kraj za twarz, coraz bardziej tam wolności są, że się tak wyrażę, ograniczane, więc jest coraz większe prawdopodobieństwo, że jakaś formacja, która miałaby realną szansę ludzi porwać za sobą, po prostu będzie uniemożliwienie jej założenia. Natomiast z obecnie istniejących formacji to są praktycznie wszystkie, to są tłuste kocury utuczone na pieniądzach podatnika, którym się po prostu nie chce pracować. A PiS-owi się chce pracować. I dlatego PiS wygrywa. Niestety, to jest brutalna prawda. W tej chwili prawdopodobnie już mnie pół internetu nienawidzi, ale taka jest prawda. PiS-owi się chce pracować. Pozostali, urośli w piórka, bo pan minister, bo pan poseł, bo pan europoseł, bo pan to, bo to pan tamto. I mam wrażenie, że im po prostu mniej zależy na władzy, a bardziej zależy na dobrobycie samego siebie. I dlatego PiS wygrywa. Jak podchodzi pan do spraw inwigilacji przez korporacje i czy pan się przed nimi broni? Inwigilacja przez korporacje to jest skrajne zło, tego nie powinno być. Tak, staram się bronić w sposób oczywisty, nie powiem jak, bo w tym momencie ta obrona byłaby nieskuteczna. Co czujesz, gdy prawica się wyniszcza nawzajem? To jest właśnie bardzo dobre pytanie. No co czuję? No czuję, że PiS będzie rządził przez 4, 5 czy 6 lat. No bo zakładam, że PiS, że tutaj nie chodzi o PiS, bo PiS się nie wyniszcza nawzajem. Właśnie o to chodzi, że PiS, który tak naprawdę jest koalicją 3 partii, czyli PiSu, Porozumienia oraz Solidarnej Polski, tam jest monolit. Oni nawet jak się nienawidzą, to wszystko sobie piorą wewnętrznie, a na zewnątrz nic nie wychodzi. Natomiast tutaj na tej prawicy, nazwijmy to patriotycznej, nazwijmy to, napierdzielają się między sobą jak się tylko da. Podobno nawet wewnątrz pojedynczych obozów politycznych się nienawidzą i się napierdzielają. Ale tu mówię podobno, także no czuję, że jedyna szansa, żeby coś się w tym kraju zmieniło, to założyć jakąś nową partię od zera. Ale żeby ta partia miała jakiekolwiek szanse powodzenia, to ta dzisiejsza patriotyczna prawica musiałaby albo przejrzeć na oczy, wstąpić do tej nowej formacji i ciężko zapierdzielać, albo przestać istnieć. Wolałbym to pierwsze. Problem jest taki, że to, co w tej chwili powiedziałem, jest średnio możliwe, dlatego, bo na tej polskiej patriotycznej prawicy jest strasznie dużo liderów w stosunku do ludzi, którym się chce pracować. Co myślisz na temat teorii, że 447 zaczęło być spłacane w momencie zakupu F-ów? Kochani, przekonamy się. Przekonamy się. Mniej więcej w tym samym czasie, co myśmy zamówili F-y, bodajże Belgowie też zamówili. I zamówili chyba o 2 więcej. Więc cena powinna być mniej więcej podobna. I zobaczymy, za ile ostatecznie my kupimy, a za ile kupią Belgowie. Jeżeli kupimy mniej więcej za tyle samo, co Belgowie,
no to trochę przepłacimy, bo Belgowie kupują wcześniej, śniej, a tam ta cena spada, więc my powinniśmy kupić trochę taniej, do tego jeszcze my kupujemy dwa mniej. Natomiast jeśli kupimy więcej niż Belgowie i znowu będzie jakieś pierdzielenie, że z różnych powodów my musimy zapłacić więcej, to albo ktoś wziął w łapę, albo spłacamy roszczenia, albo są po prostu nieudolnymi ludźmi. Co wolisz, chleb czy bułki? Zależy jaki chleb i jakie bułki! Panie, to jest bardzo ciężkie. Ciężkie. Czy dostałeś zaproszenie od Karola Paciorka z kanału Imponderabilia na udział w podcast wywiad? Nic o tym nie wiem. Jeśli dostałem, to na jakąś skrzynkę lub na jakiś telefon, którego nie odbieram, bo już go nie mam, bo na przykład co jakiś czas mój telefon niestety wycieka i muszę go zmieniać, ale zdziwiłbym się, gdybym dostał. Dasz wskazówki dla początkujących twórców? Już kiedyś dawałem, jest taka seria, to się nazywa Kurs YouTube'a czy coś takiego. Co sądzisz o zarabianiu na freelance w Polsce? Jak rozliczać się z tego z urzędem skarbowym, czy nie mam, gdy nie mamy działalności gospodarczej? To zależy, w jakiej formie działasz. Jeśli działasz na przykład na umowie zlecenia, to rozlicza cię zleceniodawca. Jeżeli działasz na umowie o dzieło, no to rozlicza cię też ten, który ci zlecił tą umowę o dzieło, prawda? A ty potem tylko sobie wypełniasz tego pizza rocznego. I tak bez działalności gospodarczej, no to jest chyba jedyna możliwość, chyba że masz tą działalność nierejestrowaną, ale wtedy tyle. To zależy od jaka forma działalności, tak? Tyle. Natomiast co sądzę o freelancerce? Freelancerka jest fajna dla młodych ludzi, na dłuższą metę staje się bardzo, bardzo trudna. We freelancerce najtrudniejsze jest to, że w Polsce nikt nie szanuje myślenia. I na przykład, wiecie, freelancerka to jest bardzo szerokie pojęcie, ale na przykład możesz być freelancerem grafikiem. Przychodzi do ciebie klient i mówi, pan mi zaprojektuje plakat i go potem namaluje, nie? No dobra, ale to proszę mi powiedzieć, jak ten plakat będzie wyglądać, to ja wtedy go zamówię. No dobra. A potem się dowiadujesz, że twoja konkurencja dostała zlecenie na rysowanie tego plakatu, który ty wymyśliłeś. I tak niestety jest bardzo, 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 bardzo często. Życie na powierzchni nie nadaje się do życia. Życie nie nadaje się do życia. Rozumiem, że powierzchnia ziemi nie nadaje się do życia, a mając do wyboru miasta, wybierasz życie w mieście, w oceanie, pod ziemią czy poza planetą. Ani to zależy. Bo jeśli na przykład byłaby bardzo zaawansowana przyszłość i na przykład mógłbym sobie żyć na terraformowanym Marsie, no to na terraformowanym Marsie bardzo, bardzo chętnie. Ale na przykład gdybym miał żyć na jakiejś stacji kosmicznej, to może nie do końca bym chciał żyć na stacji kosmicznej, to już chyba wolałbym żyć właśnie, czy w głębi oceanu, czy pod ziemią. Paradoksalnie w głębi oceanu, jeśli by docierało jeszcze płomienie słoneczne, to łatwiej by było o produkcję żywności. Chyba ze względu na pewien mit, na pewien sentyment związany z grą Bioshock, wolałbym pod oceanem. Co sądzisz o Dariuszu Szczotkowskim? Co to jest Dariusz Szczotkowski? Dariusz Szczotkowski. Próbuję go teraz wygooglać. Nie mam pojęcia, kto to jest Dariusz Szczotkowski. Bardzo proszę o przybliżenie, kim jest Dariusz Szczotkowski. Czy żałujesz jakiegoś swojego głosu w wyborach? Oj tak. Oj tak, moi kochani. Oj tak. Czy jesteś kolekcjonerem? Jeśli tak, to co kolekcjonujesz? W chwili obecnej nie mam czasu prowadzić żadnych kolekcji. Mam kilka kolekcji, ale nie, aktualnie kolekcjonerem nie jestem. Czy Szarakus, o którym była mowa we vlogu Wjazd na chatę, parodia Ator Prawdziwe Mieszkanie, wystąpi w przyszłości we vlogu? No wiecie, że to nie jest takie głupie, jakby się dało, to byłoby nawet całkiem ciekawe, jakby się właśnie tak dało.
To jest jeszcze pytanie, które przeoczyłem. Na jaki adres można ci wysyłać paczkę z prezentem? Wiecie, mi nie trzeba wysyłać prezentów, ja i tak bardzo dużo od was dostaję. Zwłaszcza jak ktoś wyłączy adblocka. Natomiast rzeczywiście tutaj jest bardzo dużo lajków pod tym, widać, że ludzie by chcieli. Słuchajcie, to rzeczywiście może nie być takie głupie, żebym na przykład założył sobie skrytkę pocztową i żeby można było mi wysyłać różne rzeczy, chociażby po to, żebym mógł zrobić takie filmiki z cyklu, że ja tam otwieram rzeczy od widzów. To mogłoby być całkiem ciekawe, także umówmy się tak, że ja po nagraniu tego filmiku skoczę na jakąś pocztę, założę sobie skrytkę pocztową i wam podam w opisie, dobra? Będzie numer skrytki pocztowej. Jakąś sobie tam założę. Ewentualnie alternatywnie... Nie, skrytka pocztowa chyba będzie najlepsza, tak mi się wydaje. Jak uchronić się przed 5G? Był na ten temat wywiad z ekspertem o 5G, zapraszam. Co sądzisz o zalegalizowaniu marihuany w Polsce? Jak najszybciej. Jak najszybciej, bardzo się cieszę. Jest to jedna z rzeczy, za które szanuję Leroya Marca, że przynajmniej zalegalizowali tą marihuanę medyczną, ale uważam, że marihuana, nazwijmy to ta rozrywkowa, też powinna być zalegalizowana. Czy pamiętasz, bądź oglądasz jakieś anime? Oglądać aktualnie nie, ale kiedyś oglądałem. Przy czym to były, wiecie, takie pojedyncze, typu Ruchomy Zamek Hauru, Mój Sąsiad Totoro, jakieś takie. Swego czasu była na to moda, kumple przynieśli te filmy, to sobie obejrzałem. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem anime. Czy to prawda, że w Polsce można przeżyć za 137 zł? Oczywiście, że można. Pytanie, ile? Ile czasu można przeżyć? Bo na przykład przeżyć jeden dzień za 137 zł, to mi się wydaje, że można całkiem dobrze. A godzinę to nawet luksusowo. Natomiast tutaj wydaje mi się, że pytanie brzmi, czy można za to miesiąc przeżyć. Ja sobie nie wyobrażam. Słuchajcie, 137 zł podzielić przez 30, to wychodzi jakieś 4,50, coś takiego, 4,50 dziennie. Nie, to jest niemożliwe do przeżycia. To znaczy, teoretycznie można kupić jedzenie. Ale to bardzo teoretycznie, bo kochani, za 4,50 w chwili obecnej to kupisz 2 kg ziemniaków. Rozumiecie? To jest skrajnie mało pieniędzy, skrajnie. Jeszcze niedawno się dało, bo jeszcze niedawno ziemniory były po tam 30-40 groszy, cebula była mniej więcej tak samo, można było tak jak kawałek kiełbasy sobie jeszcze kupić, była taka, też taki mały kawałek za 2 zł sobie kupiłeś, mogłeś to wszystko sobie usmażyć na patelni, nawet dobre żarcie było. To egzorcysta z tego filmu Walaszka, serialu Walaszka tak jadł i dało się przeżyć. Natomiast teraz? Nie, ceny za bardzo poszły do góry. Czy zamierzasz robić plociuchy jak za starych dobrych lat? Warto czasem odpocząć od polityki. Co z Pawłem i jego vlogami? Kochani moi. Zamierzam, rzeczywiście. W tej chwili i rzeczywiście coraz więcej jest filmów niepolitycznych. Na przykład o matkach i ich bąbelkach ostatnio było. Bardzo wam się podobało. Ten vlog miał chyba już 50 tysięcy wyświetleń, więc moim zdaniem całkiem sporo. I zachęcam bardzo, bardzo mocno do ich oglądania. A co z Pawłem? Z Pawłem jest takie coś, że ostatni film, który Paweł zrobił, został zablokowany przez YouTube'a. YouTube się nie zgadza na jego emisję i czekamy, aż Paweł zrobi drugi. To oczywiście jest nie wina Pawła, więc żeby nie było wątpliwości, ja Pawłowi za te vlogi tak zapłacę, bo to jest jego wina, że YouTube go blokuje. Ja cały czas też próbuję tak zrobić, żeby YouTube go odpalił, a w tej chwili z Pawłem wymyślamy kolejny temat, bo także to jest tylko i wyłącznie wina YouTube'a. Czy poprzesz konkretnych kandydatów w danych okręgach wyborczych, których znasz i wiesz, że nie zawiodą? Być może tak. Być może tak. Zapewne będzie ich bardzo niewielu, ale być może tak. Jeszcze się nie zastanawiałem. Skąd się bierze depresja u ciebie i większości ludzi, których znam? Słuchaj, no nie mam pojęcia, skąd się bierze depresja u ludzi, z których ty znasz. U mnie bierze się z krzywdy, jaka mnie spotkała w życiu wielokrotnie. Już po prostu jest przegięcie.
ze stresu, z braku snu i z tego, że zostałem kiedyś skrzywdzony przez rodziców w ten sposób, że oni mi wmówili, że jest coś takiego jak sprawiedliwość na świecie. I ja gdzieś tak bardzo tęsknię za tą sprawiedliwością, tęsknię i za cholerę moja tęsknota nie zostaje ukojona. Czy zrobisz historyczne piątki prowadzone przez Pawła? To byłby niegłupi pomysł. Tylko żeby tak było, to po pierwsze, Paweł musiałby nauczyć się systematyczności i systematycznie te vlogi wrzucać. Dostarczać. A po drugie, YouTube musiałby ich nie blokować. No i jeszcze wydaje mi się, że musielibyśmy wybrać jakiś inny dzień tygodnia, bo akurat piątki to jest dzień z najgorszymi wyświetleniami z całego tygodnia, a wydaje mi się, że Paweł zasługuje na jak najlepsze wyświetlenia. I tyle, moi kochani. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli wam się podobało, to proszę o łapkę w górę, jakiś komentarz, no i oglądanie od początku do końca w playliście. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!